Witajcie na kanale Adaś Pro. Dzisiaj zagramy sobie z potworami. Tak, odgramy z innym. Gramy tylko tym i tym dodatkiem. No tylko z tego dodatku Halloween mamy postacie i karty. Tata wchodzi do Tokio, bo tata wyrzucił dwie łapki, potem ja dwie, a potem tata dwie i ja jedną. Trzeba się wyzerować. Tata wchodzi do Tokio, a więc zdobywa jeden punkt zwycięstwa. Nie wiem, wyzerowanie, czyli do 0 punktów zwycięstwa i 0 żyć, czyli jakby ustawienie do początkowej gry. Tata jest w Tokio. Są 3 karty. Jedna, może zmienić w dowolnym momencie wynik na swojego. Jeśli wykorzystasz tą kartę, odrzuć ją do pudełka. Clown kostium. Jeśli wyrzucisz taką kombinację, możesz na każdej kostce zmienić ten numerek, jakby no. To obrazek, jakby. A tam ta z pandą jest, jeśli danej turze nikomu nie zadałeś obrażenia, dostajesz 1 punkt zwycięstwa. Ja mam kartę, że jeśli wyrzucę 3 jedynki, to inne gracze muszą mi dać 1 energię albo stracić 2 życia. A ja, że jeżeli wyrzucę 4 takie same symbole, zdobywam 1 energię lub 1 życie. Zaczynamy? Tak. No to ja. Dwie trójki. Czy zdacie zdobędę 3 punkty zwycięstwa? To był pierwszy rzut. Drugi rzut. 3 punkty zwycięstwa. I ostatni rzut. Jeszcze jedną energię zyskujesz. Mhm. Teraz ja rzucam. Poczekaj. I energia. Ja już rzucam. Zostawiam sobie trójkę, bo mam jedynkę, dwójkę, jedynkę, trójkę. Pamiętaj, że aż 3 jedynki wyrzucisz, to wtedy ja muszę ci dać energię albo stracę 2 życia. Masz 2 jedynki. To dostawię sobie te. Bo tu 3 punkty. Już mam 2 te. To może nie zdobędę 3 punktów. Może bym zdobył te 3 punkty zwycięstwa. Zaryzykuję. Jest! Tak, to traci 2 życia, albo daj mi energię. Dam ci energię, proszę. Twoja energia. Dziękuję. To teraz ja, ponieważ jestem w Tokio, to co robię? 2 punkty zwycięstwa. To ile już mam? 6. I rzucamy. I co wyrzuciłem? 3. Trójki, o nie. To chyba będzie szybka gra. Chyba, że ja cię zabiję, albo pójdzie mi 6 punktów zwycięstwa, potem 12, potem 18 i potem na przykład 20. I dostaję kolejne 3 punkty zwycięstwa, czyli mam już 19. Nie. No 9. Dobrze, teraz ty. Ciekawe, jak mi pójdzie. Nieszczęsne kostki chyba. O! Nic. Ja rzucam. 2 trójki ci zostały, pamiętaj. Wiem. Okej. Odsłoń. Okej. No nie, przegapiłem 2 trójki. Ja właśnie... Ja nie wiem, po co znowu rzucasz tak bez sensu. Koniec rzutów już. Wiem. Pokaż, co masz. No mam serce, łapkę i klejnotek. Czyli dostajesz 1 energię i ja dostaję 1.
stratę życia. Zmarnowałeś ten ruch kapitalnie. Dlaczego? No bo bez sensu rzucałeś, na nic nie zbierałeś. Zbierałem, na punkcie zwycięstwa. No nie, przegapiłeś 3 trójki, później miałeś 2 w drugim rzucie. Okej, okay, ja dostałem 2 punkty zwycięstwa, bo... Ale posłalić do Tokio. Bo jestem w Tokio i rzucam teraz. Jesteś w Tokio. No i co my tu mamy? 2 dwójki zostawimy sobie. I ostatni rzut. 3 bomby dostajesz. Możesz wejść do Tokio, jeżeli chcesz. Tak? Nie mogę. Nie, ja mogę wyjść z Tokio, ale ja nie wychodzę z Tokio. Bo mogłem wyjść, bo mi zadałeś obrażenie przed chwilą, ale to zapomniałem. Dobrze. 3. Bardzo ładnie. I teraz to rzucaj. 2 Ale pokaż, bo nie widać w ogóle, co masz. Czy wyrzucę 4 energię? Ale tam po co ci ta 1? A. Czy to było serduszko chyba, prawda? Tak. Dlatego mówię, pokazuj po rzucie, żeby było wiadomo, co masz. 2 Dostajesz 3 energie i 2 życia sobie przyznaj. A i sobie kupię. Najpierw przyznaj sobie 2 życia. Dobrze. I co sobie kupujesz? Tą kartę, tak? Mhm. Za 5? Tak. No to oddaj 5 energii do banku. Czekaj. I wyciągamy nową kartę. O! Jak wyrzucisz 3 dwójki, to co? Grad dostaje 2 obrażenia. Dodajesz 2 obrażenia do swojego wyniku. Dobrze. Teraz tak, ja sobie przyznaję znowu 2 punkty zwycięstwa. Mam już 13. A ty ile masz? 0. I rzucamy. No, 2 trójki są. Może się uda. Oho. 4 trójki są. I tyle. 4 punkty zwycięstwa kolejne. Czyli masz 17. Wygrasz chyba tą grę. Gdybyś miał 19. I dodatkowo, jeżeli wyrzuciłem 4 takie symbole, to dostaję życie albo energię. Więc wezmę sobie 1 energię. No matko. Twoja kolej. Wygrasz już na pewno, prawda? Nie wiem. Twoja kolej. W kolejnym ruchu. Jest taka szansa. Czekaj. Pokaż, Adam, odsuń. Weź rękę. Okej. Chyba będę musiał teraz wyjść z Tokio. Weź sobie zieloną, już nie idź po nią. Nie, wezmę ją. Jakby to nie liczył jako rzut, ale jedna kostka mi wypadła. Dobrze. A teraz rzucam resztą. O. Ciekawe ile... Czy wypadnie mi znowu no, po kolei wszystko. 3 łapki mówisz, dobra. 2 energie ci daję. Wychodzisz z Tokio? Nie. Dlaczego mam wychodzić? Bo masz 6. No to bardzo dużo. I w kolejnym ruchu ci je wybombię. Próbuj. Brakuje mi tylko 1 punktu zwycięstwa, więc jak mi dobrze pójdzie, to przegrasz. Zostaw tą energię, Adaś. Adam. Ale nie chcę, żeby się wygubiła. Chodź, rzucamy. 2 dwójki. A ja przy tamtej turze zadałem... Zobacz. W tamtej turze zadałem ci 1 obrażenie? 3. A poprzednim? 1, dlatego nie, mam 6. A poprzednim? A wcześniej nie. Czyli mam 1 punkt zwycięstwa. Przynajmniej 1. Dobrze. Mam 2 punkty zwycięstwa, czyli zdobyłem 20 i wygrałem. 21. Mhm. No, papa, oglądajcie więcej odcinków na kanale Adaś Plus. Pamiętajcie, że jeśli wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę. Papa!